23 marca w Toruniu odbyła się konferencja Partii Polska jest najważniejsza. Był na niej obecny Paweł Kowal, prezes PJN, a także Wojciech Mojzesowicz, Andrzej Walkowiak i liderzy struktur terenowych w Toruniu, pani Iwona Michałek, Adam Lubiński, Dariusz Mądrzejewski i Paweł Łucicki. Politycy PJN nie wykluczyli rozmów w konkretnych sprawach, ale nie wybierają się do Prawa Sprawiedliwości. Jak powiedział Paweł Kowal, cytując, PJN może w ostatnich wyborach nie odniosła takiego rezultatu, jak niektórzy by chcieli, ale zebrała trochę głosów. Może pochwalić się poparciem społecznym, szczególnie w grupach przedsiębiorców, inteligentów, co wykazują badania opinii publicznej. Na konferencji poruszono także temat protestów rolników w Kujawsko-Pomorskim, który odbywał się już od poniedziałku przed siedzibą wojewody kujawsko-pomorskiego w Bydgoszczy. Wojciech Mojzesowicz bardzo ostro wypowiadał się w kontekście rozmów z rolników z kujawsko-pomorskim przedstawicielstwem rządu. Jak mówił, cytując, kto przejedzie się województwem kujawsko-pomorskim, to widzi, że takich strat o zimy jak w tym roku nie było od bardzo dawna. Chcieliśmy rzetelnie z wojewodą podjąć dyskusję w sprawie propozycji odnowienia produkcji rolniczej. Jak mówił dalej jeden z liderów, Polska jest najważniejsza, cytując, stosunek urzędu i pani wojewody do tego, co się dzieje, jest skandaliczny. Wojciech Mojzesowicz podkreślał, że nie ma ze strony rządu chęci do dyskusji, że nikt nie chce pomóc rolnikom, którzy są zbywani i nie są traktowani jak partner w dyskusji. Były minister rolnictwa mówił, że nie ma chęci ze strony rządu rozwiązywania problemów, do których powołana została władza. Jeśli chodzi o propozycje Prawa i Sprawiedliwości, uchwały z Prawa i Sprawiedliwości, no to nasz pogląd jest jednoznaczny, a mianowicie my chcemy rozmawiać ze wszystkimi i będziemy rozmawiać ze wszystkimi wtedy, jeżeli będzie chodziło tak naprawdę o sprawy kraju, o sprawy Polski. Natomiast to, czy ktoś wróci do Prawa i Sprawiedliwości, nie wróci, to każdy musi indywidualnie sobie tę sprawę rozpatrzeć. My jako środowisko nie mamy takich planów. My chcemy z nimi rozmawiać, chcemy rozmawiać ze wszystkimi. Dlatego też dziwi nas taka trochę awantura, taki rozgłos w tej sprawie. To chyba chodziło tylko o to, żeby wywołać jakieś tam medialne zamieszanie. Tylko i wyłącznie. Natomiast nie mamy planów powrotu do Prawa i Sprawiedliwości. Ale rozmawiać chcemy, oczywiście, i będziemy. Jeżeli chodzi o protest rolników, który na początku była próba rozmów, w związku z tym, że pani wojewoda i kontakt z panem ministrem rolnictwa w krótkim czasie, w tym czasie początkowym nie dał żadnych sygnałów do rozwiązania, bo przecież w województwie kujawsko-pomorskim to nawet nie zna się na rolnictwie i przejedzie przez nasze województwo, to widzi, że takich strat w oziminach jak w tym roku nie było. W związku z tym chcieliśmy doprowadzić i przedstawić propozycje naprawdę bardzo skromne, które by wychodziły naprzeciw odnowieniu produkcji. Sprawa następna, uderzenie w 113 tysięcy gospodarstw towarowych, gospodarstw rodzinnych od 21 hektarów wzwyż. To są w naszym województwie 13 tysięcy gospodarstw. To są te gospodarstwa, które zaciągnęły kredyty, które mają następców. To są te gospodarstwa, które dzisiaj zabezpieczają produkcję. To są te gospodarstwa, które dzisiaj dają około 70% produkcji na rynek. I dzisiaj karanie tych gospodarstw za to, że dokupują ziemię, za to, że mają następców, poprzez składkę zdrowotną, poprzez obniżenie dopłat obszarowych. Chcę wyraźnie powiedzieć, że przecież pan minister Sawicki cały czas mówił, że będziemy starali się o zwiększenie dopłat, a czas pokazał, że zaskoczenia te dopłaty zostały zmniejszone. W związku z tym zatracamy konkurencyjność. Cieszą się stare państwa Unii Europejskiej, dlatego że polscy rolnicy będą tracić konkurencyjność, co będzie nie bez znaczenia dla eksportu, dla zarabiania pieniędzy dla polskiej gospodarki. Jak będą państwo protestować? No chcę powiedzieć, że protest już jest od poniedziałku, dzisiaj mamy piątek. Jestem przekonany, że w tej formie, która jest i ten stosunek urzędu, a szczególnie pani wojewody do tego, co się dzieje z Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest skandaliczny, jest niedopuszczalny. Chcę wyraźnie powiedzieć, że pani wojewoda poinformowała nas, że wysłała te wszystkie nasze postulaty, bo w rozmowie prawie się z nimi zgadzała, do ministra rolnictwa, a pan minister na antenie radia powiedział, że tych postulatów nie otrzymał, tych propozycji nie otrzymał, więc wydaje mi się, że ta gra z ludźmi, ta gra z... Czy to jest poważna rozmowa? To nie jest poważna rozmowa, to jest... Ja nie spotkałem się, dość długo funkcjonuję w polityce, ale że można
mijać się tak z prawdą, że można opowiadać na bardzo ważnych funkcjach, szczeblach takie rzeczy, uważam, że niedopuszczalne, tym bardziej, że się mówi, że rozmawiają, przecież władza jakakolwiek mi była, to nie jest system totalitarny, że mamy władzę na zawsze. Władza sprawuje się dla ludzi, w związku z tym z tymi ludźmi, tym ludziom wszystko załatwić nie można, ale z tymi ludźmi rozmawiać należy. W związku z tym uznano, że rozmawiać też nie potrzeba. W związku z tym są rzeczywiście, jak mówią urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego, że rozmawiają. Tak, było dziesiątki spotkań, z których nic nie wynika. Władza musi być skuteczna, władza musi być odpowiedzialna, władza musi zdawać sobie z tego sprawę, że jest, ma rolę służebną, a nie jest ważny ktoś na funkcji, dlatego że jest silnie umocowany partyjnie. I myślę, że Polskie Stronnictwo Ludowe powinno zacząć myśleć o ludziach, nie myśleć o to, czy będziemy w układach rządowych, czy nie, czy jeden stołek nam więcej będzie przyznany. Chcę powiedzieć, że w ostatnim czasie cała branża rolna jest ogarnięta przez Polskie Stronnictwo Ludowe, to one, a nie kto inny odpowiada za tą sytuację. I nieprawdą jest, jak nieraz takie sygnały są, że no my byśmy wszystko zrobili, ale ta paskudna, kiedyś SLD, a dzisiaj Platforma Obywatelska nie pozwala. To w tym rządzie, ten rząd by nie funkcjonował bez Polskiego Stronnictwa Ludowego. A może karty zostały rozdane, wcześniejsze negocjacje zawiodły i PSL i rząd zdaje sobie z tego sprawę? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej PJN-u. Z nami na gościnne zaproszenie pani Iwony Michałek, prezes PJN-u Paweł Kowal, wiceprezes Wojciech Mojżesowicz, nasi koledzy z PJN-u i ja, Jacek Pil, rzecznik prasowy. Bardzo proszę, Paweł Kowal. Dzień dobry Państwu. Jest, myślę, że dzisiaj taka wyjątkowa sytuacja, dlatego że oprócz tego, że jest okazja kolejny raz być w Toruniu i w Bydgoszczy, spotkać się z naszymi strukturami. W trakcie wizyty będę też miałem już okazję spotkać się z uczniami w szkole profesora Jana Laskowskiego. Jest zaplanowany jeszcze wykład na uniwersytecie. Spotkanie ze strukturami Partii Polska jest najważniejsza. Być może znajdzie się czas i chciałbym to podkreślić, że to jest jeden też z powodów wizyty, żeby odwiedzić protestujących rolników w Bydgoszczy wieczorem. To jeszcze chyba nie wszystko, nie wiem, czy wszystkie jeszcze zapamiętałem. Dzień jest, myślę, że ważny i pełen różnych wydarzeń tutaj w Toruniu, ale uprzedzę Państwa pytania. Wiem, że wszystkich interesuje nasza opinia na temat listu, czy tak naprawdę uchwały Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej jedności prawicy. Chciałbym oświadczyć, że jako partia Polska jest najważniejsza. Przygotujemy swoje stanowisko w sprawie jedności prawicy. Cieszę się, że rzecz, którą podniosłem w jednym z wywiadów 2 tygodnie temu i która spotkała się wówczas z ogromnym oddźwiękiem, ale także kpinami niektórych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj jest przedmiotem ich troski. Otóż tak właśnie jest, że trzeba się zastanowić może nie nad tym, jak odsunąć tego czy innego premiera od władzy, tylko nad tym, jak w Polsce stworzyć dobry rząd. Jak w Polsce stworzyć nowy, dobry rząd? My jako środowisko zaczynające, stawiające swoje pierwsze kroki w polityce, w tej sprawie zrobiliśmy już sporo. Także szczególnie Toruń powinien tu być dobrym przykładem, bo tutaj ogłaszaliśmy na przykład ważne elementy naszego programu edukacyjnego. My mówiliśmy o likwidacji gimnazjów, mówiliśmy o likwidacji powiatów, stawialiśmy kwestie poważnej polityki na rzecz rodziny, czy to poważnej zmiany systemu podatkowego, czy kilka innych pomysłów. My przedłożyliśmy projekt walki z bezrobociem wśród najmłodszych, wśród absolwentów. To są tematy, o których chętnie byśmy rozmawiali. Więc nasza wstępna odpowiedź jest taka, jeśli ktoś chce rozmawiać o Polsce, to my jesteśmy pierwsi do rozmowy o Polsce, jeśli chodzi o to, jak urządzić dobry rząd w Polsce, jak urządzić dobry ustrój w Polsce. Mamy w tej sprawie duży dorobek jako środowisko, jesteśmy zorganizowani w całej Polsce. Chętnie do takich rozmów będziemy przystępowali. Zależy nam na tym, żeby właśnie liczyły się argumenty, właśnie liczyły się propozycje, właśnie liczyły się pomysły i cieszymy się, że ten język siły, język dotacji budżetowych dla starych partii politycznych ustępuje dzisiaj miejsca propozycji dyskusji. Ja tak w dobrej woli odczytuję oświadczenie Prawa i Sprawiedliwości. Szczegółowo będziemy to jeszcze analizowali i przygotujemy swoje stanowisko w tej sprawie. Także cieszę się na otwarcie tej debaty i cieszę się
jesteśmy gotowi do spotkań, do rozmów. Jako partia Polska jest najważniejsza. Chciałbym to podkreślić. Jako partia Polska jest najważniejsza. Środowisko, w którego budowanie włożyliśmy wiele wysiłku społecznego, nie jak to się mówi za pieniądze, tylko naprawdę społecznego. Cieszę się, że dojechał do nas Wojciech Mojżesowicz. Nie udało się w moim przekonaniu w ostatnim tygodniu wystarczająco nagłośnić sprawy, o której walczą rolnicy w historycznym urzędzie w Bydgoszczy. I dobrze, że jest Wojciech Mojżesowicz, bo on jako postać polskiego ruchu ludowego, tak by się kiedyś powiedziało, ale to ładnie, tak można też dzisiaj powiedzieć, chociaż to brzmi może nie tak współcześnie dla niektórych, jest tym człowiekiem, który symbolizuje walkę o realne interesy polskiego rolnictwa. I chciałbym zadeklarować tutaj wobec niego, że te sprawy, o które walczą rolnicy w Bydgoszczy, czyli krótko mówiąc, no niedotrzymanie słów co do wysokości dopłat dla tych gospodarstw, rodzinnych gospodarstw, ale towarowych gospodarstw, dzięki którym ponad 60%, 65% produkcji trafia na rynek polski i europejski. To jest wielka strata, że dzisiaj minister rolnictwa nie jest w stanie wystąpić jednoznacznie i skutecznie, co chciałbym podkreślić, za konkurencyjnością polskiego rolnictwa. Także ja dziękuję po prostu jako jeden z posłów. Jako jedna z osób zaangażowanych w budowanie pozycji Polski w Europie, że znalazł się ktoś, kto powiedział wreszcie nie. Jeżeli mówimy o pozycji Polski w Europie, jeżeli mówimy o pozycji polskiego rolnictwa, to za słowami muszą pójść czyny. A kiedy tych czynów nie ma, to czasami przychodzi taka determinacja, że trzeba okupować urząd historyczny, żeby zwrócić uwagę całej Polski i mam nadzieję, że może także dzisiejsze nasze spotkanie się do tego przyczyni, do tego zwrócenia uwagi całej Polski na ogromne zaniedbanie, jeśli chodzi o politykę rolną rządu, szczególnie w kontekście europejskim. Jestem do Państwa dyspozycji. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeśli są jakieś pytania, prosimy bardzo. Panie Przewodniczący, chciałbym wrócić do tego pierwszego wątku, który Pan poruszył odnośnie przygotowania stanowiska. Ale już dzisiaj możemy powiedzieć, czy odpowiecie Państwo pozytywnie na tę odpowiedź. Prezes Jarosław Kaczyński apeluje o powrót byłych polityków Prawa i Sprawiedliwości i ich szeregi, że to jest jedyny sposób na to, żeby odsunąć premiera. Mi bardzo zależy, żebyśmy się precyzyjnie zrozumieli. W tej chwili to stanowisko jeszcze sformułujemy, będzie czas, żeby je sformułować na piśmie, ale pewne rzeczy mogę już dzisiaj powiedzieć. I tu mi bardzo zależy na precyzji. Ja sądzę, że należy rozmawiać ze środowiskami, które mają swój dorobek, w budowaniu programu. I mówiąc szczerze, mnie mniej interesuje walka, żeby komuś pomóc, żeby kogoś innego odsunąć. Ale interesuje mnie rozmowa na temat tego, jak w Polsce zrobić dobry rząd, który będzie silny na przykład w sprawach rolnictwa na forum europejskim. Interesuje mnie, jak w Polsce sformułować program i dać ludziom prawdziwą nadzieję, dać ludziom nową nadzieję, że w Polsce ktoś będzie prowadził politykę na rzecz rodziny i nie będzie organizował w tej sprawie tylko konferencji, tylko zrozumie, że wreszcie trzeba traktować rodzinę jako jeden organizm do opodatkowania. I interesuje mnie wreszcie, żeby z kimś poważnie porozmawiać, nie tylko na szybko w kampanii wyborczej, jak to się mówi u mnie w Rzeszowie, na chybcika w kampanii wyborczej, tylko na poważnie porozmawiać na przykład o bezrobociu wśród młodych. My mamy w tej sprawie programy i naprawdę mamy coś do zaoferowania. Najlepsi ekonomiści w Polsce mówili, że mamy coś do zaoferowania. No to jest o czym rozmawiać. Więc jak ktoś zaprasza do rozmowy, jeśli to zaproszenie jest na poważnie, to nie ma żadnych powodów, żeby do tej rozmowy nie przystąpić. Bo na tym polega uprawianie polityki. Ostatnie lata to był taki problem, że ludzie się nie spotykają i nie dyskutują. Odpowiemy na to pozytywnie, na propozycję rozmowy i tak to proszę zrozumieć. Natomiast kwestia powrotów, kwestia jakichś, wiem, że się w tych dyskusjach wokół stanowiska Prawa i Sprawiedliwości pojawiają jakieś tam żale, ktoś musi kogoś przeprosić, my tego nie będziemy stawiali. Jak będzie z nami chciał rozmawiać o poważnych sprawach premier i znajdzie czas na to i wreszcie zrozumie, że liczą się argumenty, będziemy rozmawiali z premierem. Chce rozmawiać Jarosław Kaczyński, to jest nasze powołanie, my po to uprawiamy politykę, żeby rozmawiać. I nie będziemy w sprawie naszych osobistych relacji z PiS-em, każdy ma oddzielne, jeden został wyrzucony, innego wypchnięto. Ja mam swoje sprawy, o których nie mówiłem publicznie, które bardzo mnie osobiście dotknęły. My to przekreślamy, to są stare rzeczy, my nie po to jesteśmy politykami, żeby uprawiać publicznie swoje wspominki. I dlatego także nie zwracam uwagi na tę część oświadczenia Prawa i Sprawiedliwości w takim akcie dobrej woli. Traktuję to jako poważne zaproszenie do dyskusji, no to proszę bardzo, niech się odbywa dyskusja na argumenty. My mamy bardzo dużo do powiedzenia. Czyli w kontekście tylko rozmów o budowaniu lepszej Polski, tak, a nie powrotu takiego formalnego. No ale nie rozumiem tego podejścia w ogóle. Mam z tym duży kłopot, muszę powiedzieć. Albo uprawiamy politykę
i jest dla nas ważny, żeby złożyć Polakom jakąś ofertę, lepszą ofertę niż tylko jeden drugiego, kto kogo dopadnie, no to jeżeli tak, to zaczynamy od rozmowy, co będziemy robić. Dzisiaj nie ma kampanii wyborczej, nie mamy żadnego powodu dopominać się o miejsca na listach. Ja powiedziałbym, że czas paradoksalnie jest dobry. Czas jest dobry, no bo nikomu się nie spieszy. Więc trzeba się zastanowić, trzeba się spotkać. My mamy swój dorobek jako POJN, który był doceniany mimo tego, że jesteśmy partią młodą, ale już ze strukturami w całym kraju, która wystartowała w wyborach, nie odniosła może takiego rezultatu, jak niektórzy chcieli, ale zebrała trochę głosów. Możemy się też pochwalić poparciem, pewnym poparciem społecznym, szczególnie w takich grupach przedsiębiorców, inteligentów. Badania opinii publicznej bardzo wyraźnie to pokazują. Możemy się pochwalić dobrym zespołem w Parlamencie Europejskim, w licznych samorządach. Jeżeli ktoś to bierze pod uwagę wreszcie i nie udaje, że sam jeden jest na świecie, to ja muszę to przyjąć jako dobrą nowinę. I tak to przyjmuję. I nie będziemy się uchylali od poważnych rozmów z żadnymi środowiskami politycznymi w Polsce, jeśli one będą dotyczyły poważnych spraw. A plany na przyszłość to jest druga rzecz. Zacznijmy od czegoś, co jest dzisiaj poważne, na szczęście nie musimy, i ważne, na szczęście nie musimy dzisiaj się nigdzie śpieszyć, nie ma żadnych wyborów, nie trzeba układać żadnych list, żadnych ambicji odbudowywać. Możemy po prostu normalnie rozmawiać. Przyjmuję to w dobrej woli. Czyli powrót raczej nie, a wspólne listy? Panie redaktorze, ja jeszcze dokładnie nie zapoznałem się tak naprawdę z jakimś listem przewodnim do tej uchwały. Nie chcę w tej sprawie nic mówić, dlatego że cokolwiek powiem, to będzie albo w tę, albo w tamtą stronę źle zrozumiane. Chcę podkreślić jedno. Polsce potrzebna jest dyskusja, nie tylko partii politycznych dużych i małych, także środowisk pozarządowych, także osób, które mają swoje doświadczenie, mają coś do powiedzenia na temat państwa. Na przykład wracam od profesora Nalaskowskiego. Dziwię się, że jego ktoś nie pyta bardzo często o problemy szkolnictwa, bo on ma w tej sprawie naprawdę dużo do powiedzenia. I chciałbym apelować, żeby wykorzystywać także ludzi niemalże prywatnych, prawda, którzy nie mają swoich organizacji politycznych. I to jest dobry sygnał. Natomiast co z tego będzie dalej, nie wiem. Jesteśmy gotowi do rozmowy, ja to mówiłem wielu politykom, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, także Platformy Obywatelskiej, także Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeżeli jest sygnał, że jest gotowość do rozmowy, jeżeli jest sygnał do debaty na argumenty, to trzeba to przywitać z radością i nie grymasić, bo Polska tego potrzebowała przez ostatnie lata, a myśmy właśnie powstali z takim przesłaniem, żeby przynajmniej zacząć rozmawiać o poważnych sprawach. Troszeczkę z innej paczki, jeśli można. Jeśli chodzi o samoloty dla VIP-ów, będziemy czarterować, kupić, stać nas na to? Nasza inicjatywa w parlamencie poprzedniej kadencji wówczas wyśmiewana. Mówiłem wówczas, jeżeli nie będzie po katastrofie smoleńskiej jasnej uchwały, która daje rządowi pewność, że zakup nowych samolotów dla państwa, nie dla kogoś, nie dla jednego prezydenta, nie dla drugiego, nie dla premiera, nie dla ministra, dla państwa. Bo państwo w środku Europy duże powinno mieć samolot, żeby na przykład przywieźć swoich obywateli, jeżeli znajdą się w opałach na innym kontynencie. To jest podstawowa sprawa. Zaproponowaliśmy wówczas uchwałę. Zobaczcie państwo, jak to wraca. Czy polityka rodzinna, czy ta uchwała. Chcieliśmy, żeby wszystkie kluby powiedziały, tak, popieramy rząd w tym działaniu. I dzisiaj wracamy do tego, można powiedzieć, od Adama i Ewy zaczynamy ten temat. Myśmy o tym już dawno mówili. Tak, jest taka konieczność. Skąd pieniądze? Panie redaktorze, w Polsce można znaleźć dużo pieniędzy, jeżeli wreszcie któryś rząd, i takiego rządu potrzebuje Polska, zrobi reformę finansów publicznych. I zapewniam pana, że będzie bardzo dużo zaskoczeń, ile tam pieniędzy jest w różnych miejscach poukrywane. Wojtek, dziękujemy. Jeszcze jakieś pytania? Tak, panie przewodniczący, jak pan komentuje tak generalnie to oświadczenie, czy tą uchwałę Prawa i Sprawiedliwości? Wcześniej raczej te relacje między politykami czy osobami, które odeszły z Prawa i Sprawiedliwości, były napięte. Raczej te osoby były krytykowane. Teraz jest dobra wola, załóżmy, tak, prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Z tego oświadczenia możemy wyczytać, że zaprasza do rozmów, do wstąpienia z powrotem w szeregi Prawa i Sprawiedliwości, ale jakby celem nadrzędnym jest odsunięcie rządu od władzy. Nie ma tego kontekstu współpracy, budowania lepszej Polski. Polska polityka potrzebuje współpracy opartej o partnerstwo i nie o siłę. Naprawdę czasami w sprawach państwa mają dużo więcej do powiedzenia osoby, które nie startują w wyborach i nie mają milionów na koncie, ale po prostu mają w jakiejś dziedzinie coś do powiedzenia. I to się zaczyna od debaty między partiami. Potrzebujemy partnerskiego podejścia do planu na przyszłość. Jak jest plan na przyszłość, to trzeba powiedzieć Polakom, że jest szansa na dobry rząd. I tak to się powinno odbywać. Jeżeli polityka tworzy się tylko w oparciu o chęć odsunięcia kogoś, to czasami jest dużo, ale najczęściej za mało, żeby robić dobrą politykę.
Mówię to przy całym swoim krytycyzmie do rządu Donalda Tuska, któremu w ostatnich tygodniach dawałem wyraz i podtrzymuję swoje krytyczne uwagi. Tylko my dzisiaj potrzebujemy powiedzieć Polakom, że mamy dobry pomysł na przyszłość. A my się chcemy do tego pomysłu dołożyć i mamy dobry argument. Nie wystarczy powiedzieć, że chcemy kogoś odsunąć. To jest za mało i taka polityka nie jest dobra dla przyszłości prawicy. A uchwałę przyjmuje w dobrej wierze, no bo tak przyjmuje inicjatywy polityczne, bo po to są politycy. Nawet bardzo silny rząd z dużym poparciem parlamentarnym, jego przedstawiciele powinni rozmawiać. Przykład tego, co dzieje się w Urzędzie Wojewódzkim. Nie jest ten protest po to, żeby się odbył. W województwie kujawsko-pomorskim 80% zbóż ozimych wymarzło. Może nie fachowcy tego, nigdy od dziesiątek lat takiego czegoś nie było. I rozmowy, które są prowadzone, są na zasadzie takiej, my jesteśmy władza, my mamy siłę, my mamy większość parlamentarną, my możemy robić, co chcemy. W związku z tym to też nie jest dobry sygnał. Czyżby dopiero jak protesty prowadzą do siłowych rozwiązań, wtedy można rozmawiać. Tym bardziej, że ostatnio pan premier mówił, że trzeba konsultować, trzeba rozmawiać. Chcę powiedzieć, że propozycje, które przedłożyliśmy, są propozycjami, które wychodzą naprzeciw utrzymania produkcji rolnej, utrzymania odpowiedniego potencjału żywnościowego. Dzisiaj, jeżeli ktoś jedzie przez Kujawsko-Pomorskę i nie tylko, 40% kraju jest dzisiaj rude są zboża, nie ma ich. W związku z tym to nie jest problem tylko rolników. Nasze propozycje były tak skromne, że pan minister mówi, że on chciał więcej. On chciał naprawdę więcej, on chciał więcej zrobić, tylko do tej pory nic nie zrobił. I sprawa następna, bardzo ważna dla konsumentów przy produkcji żywności. Dzisiaj uderzyło się w 113 tysięcy gospodarstw. Gospodarstw towarowych. Gospodarstw, które zapewniają eksport, to surowiec na eksport i produkcję na kraj. I dzisiaj te gospodarstwa obniża się dopłaty obszarowe, które powodują, że ten potencjał zaczniemy tracić. I dlatego uważamy, że formacja, która jest w układzie koalicyjnym Polskie Stronnictwo Ludowe, musi zdawać sobie z tego sprawę, że sprawowanie władzy to nie tylko dbanie o to, żeby mieć swoich na fotelach. Sprawowanie władzy to jest rola służebna i dlatego jestem przekonany, co pan prezes mówił, trzeba rozmawiać. Bo w polityce jest tak, że jest ktoś silny, a potem naród mu nie daje już tej siły. I potem frustruje się, bo nikt z nim nie rozmawia. Musimy się nauczyć właśnie rozmawiać o problemach. I nawet jak ktoś z opozycji albo ktoś poza parlamentem proponuje coś rozsądnego, to nie można na to odpowiadać zawsze agresywnie, tylko trzeba starać się argumentami przekonać opinię publiczną do tego, co się dzieje. Według mojej oceny dzisiaj ta gra ostatnio o emeryturach jest tylko grą pozorów. Dlatego, że Polskie Stronnictwo Ludowe chce utrzymać twarz. No i pan prezes Waldemar Pawlak walczy o tak zwane emerytury, żeby nie było 67, żeby było 60, żeby tego nie podnosić, żeby zadbać o rodziny. Według mojej oceny naprawdę z tego się spokojnie wycofa i potem będzie mówił, że nie dało rady albo coś innego. W związku z tym to, co pan prezes powiedział, potrzeba mówienia o Polsce i jeżeli jedno zdanie do listu pana prezesa Kaczyńskiego. Pan prezes Kaczyński jest bardzo ważną osobą na prawicy, natomiast pan prezes Kaczyński nie jest właścicielem środowiska prawicowego i musi o tym wiedzieć. Nie jest właścicielem poglądów, bo nas zbliżają poglądy na prawicy. Natomiast nikt nie jest właścicielem tego środowiska. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że ktoś kiedyś odchodzi, ktoś przychodzi. W związku z tym proponowanie dziś jest, przepraszam panie prezesie, że powiem nieeleganckie. Dlatego, że jeżeli ktoś sobie wyobraża, że my z naszych środowisk politycznych pojedynczo, kuszeni, co panowie mówią, jakimiś miejscami na liście będziemy odchodzić, to jest w błędzie, bo wtedy bez sensu jest polityka, którą realizujemy. To znaczy, że nie jesteśmy warci, żeby nam zaufać. To znaczy, że sprawy osobiste przedkładamy na sprawy państwa i tego, cośmy robili. Chcę wyraźnie powiedzieć, że część z nas mogła być w parlamencie z listy Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast tam musi przyjść też otrzeźwienie, musi być tam o potędze możemy pomyśleć. Natomiast powtarzam, nikt nie jest właścicielem ani dusz, ani sumień, ani tego, co myślimy, mogą zbliżyć ludzi poglądy i wtedy to jest szansa na cokolwiek. Jestem przekonany, że pan prezes słusznie powiedział, że rozmawiać trzeba. Oczywiście są środowiska polityczne, z którymi trudno by było nam rozmawiać, bo poglądy są bardzo różne. Natomiast tu musi być zmiana myślenia, bo jeżeli mamy służyć Polsce, to tak, a jeżeli mamy tworzyć
wchodzić w coś, co ma wrócić do starego, to myślę, że nie. No więc dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze pytanie Państwu. Czy faktycznie jest tak, że to stanowisko PSL, rząd Donalda, premier Tusk jest skazany na koalicję z palikotem? Premier Tusk ma dzisiaj właściwie takie dwie drogi. Jedna to taki nieustanny teatr z PSL, w którym będą się niby rozchodzić, schodzić. My będziemy obserwowali taką brazylijską telenowelę miłosną premiera z PSL-em, albo taki uścisk na siłę z palikotem. Też wszystko ma podtekst romansowy, można powiedzieć. To są właściwie dwie drogi polityczne premiera, tak by je można opisać. I myślę, że on idzie w tym kierunku. Jeśli chodzi o emerytury, myśmy przygotowali jako środowisko, wypracowaliśmy bardzo oryginalny i oparty na rozwiązaniach europejskich projekt, który jest faktycznym projektem reformy. W jakim kierunku? A nie wydłużenia wieku emerytalnego, bo tu nie chodzi znowu o to, żeby dosypać do budżetu, żeby rządowi się wskaźniki zgadzały jeszcze przez pół roku. Czy przez rok. Bo o to chodzi w tej reformie. Czyli w tym pomyśle premiera. My proponujemy reformę, więc ona powinna zawierać walkę z bezrobociem wśród najmłodszych. To jest kluczowa rzecz dzisiaj dla całego systemu. Ona powinna zawierać kwestie demograficzne, bo nie ma systemu emerytalnego bez dopływu na rynek pracy odpowiedniej ilości dobrze przygotowanych, wykwalifikowanych osób. Ona powinna zawierać możliwość pracy po wieku emerytalnym. Ja to mówiłem kilkakrotnie. Nie wiem, na przykład mój tato 41 lat pracował na odlewni i on dalej chce pracować, tylko mówi, po co mam płacić składkę na ZUS? Konkretna propozycja. Jest bardzo wiele osób, które chcą więcej niż 67 lat pracować, a inne znowu nie mogą. I są w Europie państwa, gdzie nie ma takiego sztywnego wieku emerytalnego. Natomiast premier rzucił 67 i wokół tego wszyscy debatują, nie wiadomo wokół czego tak naprawdę. Bo przecież są możliwości, żeby w pewnych grupach zawodowych, żeby w stosunku do pewnych grup zawodowych zastosować inne podejście do wieku emerytalnego, tak żeby nie wszyscy mogą pracować nawet do 65 roku życia. Wczoraj jechałem z taksówkarzem, większość taksówkarzy nie może pracować, bo to jest taka robota więcej niż do 62, 3 roku życia. I system emerytalny powinien, nowoczesny, powinien odpowiadać na takie sytuacje. No i sprawa kluczowa, której zawiedliśmy się na Polskim Stronnictwie Ludowym, czyli propozycja te 3 lata za urodzenie dziecka. Traktowaliśmy to jako pewien pomysł dobrej woli. Rozumieliśmy, że on zostanie uzupełniony o składki za te 3 lata, no bo trudno skazywać osoby, które urodziły dziecko i miały być za to nagrodzone, ponieważ przynoszą do systemu gospodarczego dobrą nowinę, można powiedzieć, czyli miejsce pracy i tak dalej. Wiecie Państwo, z czym się wiąże dzisiaj problem demograficzny. No to był pomysł, tak? PSL przedstawiło ten pomysł. Nie zaproponowało jakiejś formy składek za te 3 lata, czyli właściwie zaproponowało dziadostwo dla matek, które pójdą wcześniej na emeryturę. A potem się nawet z tego wycofało, a teraz to już nie wiadomo, o co walczy PSL, bo jest jakiś spektakl się na naszych oczach odbywa. Czyli system emerytalny, jak najbardziej elastyczny, uzależniony od realnych warunków konkretnej osoby, oparty o całościowe podejście do problemu zatrudnienia, szczególnie wśród absolwentów, związany z wyraźnym gestem na rzecz matek, które rodzą szczególnie drugie, trzecie dziecko i tak dalej. Tu jest kilka możliwości. Ta możliwość taka indywidualna, ale moim zdaniem bardzo ciekawa, zgłoszona przez Macieja Strzembosza, czyli dodatku do emerytury za każde dziecko, tak żeby zapewnić matkom, które się decydują na to, że rodzą, szczególnie w wcześniejszym wieku, szczególnie w młodszym wieku, bo wtedy te składki krócej pracują i to brodzi taką konsekwencję, że im ktoś wcześniej ma dzieci, to Państwo wiecie, to później ma niższą emeryturę. Dlatego tutaj powinien być wyraźny gest ze strony Państwa. Jak to potraktujemy kompleksowo, to wtedy jest projekt reformy, a to co mamy dzisiaj, no to jest zabawa trochę w telenowele z PSL-em, a z nami w to, żebyśmy mieli czymś ręce zajęte i mówili o wieku 67. Czyli niekoniecznie podwyższanie wieku do 67 zostawiamy. Trzeba zreformować częściowo te uprzywilejowane emerytury, przyjrzeć się, ile w tej chwili wynosi efektywny wiek przechodzenia na emeryturę, jest inny niż sądzi premier. Premier o tym zresztą wie, tylko mówi publicznie co innego. W pewnych grupach zawodowych być może być 67, jeśli ktoś chce. Trzeba zaproponować możliwości wcześniej. Trzeba do tego podejść po prostu elastycznie. I tak jest na całym świecie. I takie propozycje można też w Polsce złożyć. A nagle rzucono nam temat, o którym mamy dyskutować i który jest tak naprawdę kompletnie pozbawiony podstaw czy w doświadczeniach europejskich, czy w doświadczeniach zwykłej ekonomii. Proszę zwrócić uwagę na porównać to z wiekiem życia, z długością życia w Polsce. Jeśli ktoś mówi, że 67 dzisiaj, to znaczy, że przy obecnym stanie medycyny
To jest kolejny temat. Mówi się mu, że ma szansę być na emeryturze statystycznie 4 lata, tak? No to jest, to jest list, który dostajemy od rządu, tak? W liście mamy napisane, że mamy takie oto warunki, jakie mamy, bo są inne niż w innych krajach Unii Europejskiej. Wiek emerytalny 67 lat, czyli mamy dobrą wiadomość. Żyjesz 4 lata, statystycznie oczywiście. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę i na tym opierać reformę, a nie po prostu powiedzieć 67 i wszyscy się kręcą wokół tego tematu, mówiąc nie wiadomo, i mówią nie wiadomo o czym. I nie rozumieją tego. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję. Dziękujemy.